Kochani ósmoklasiści, za chwilę staniecie się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Wojska Polskiego w Choszcznie. Kończy się bardzo ważny etap waszego życia. Wkrótce z naszą szkołą będą was łączyły tylko wspomnienia. Ja mam jednak nadzieję, że będą to takie miłe wspomnienia i zachowacie w pamięci tylko przyjemne i radosne chwile. Żegnacie pierwszą w waszym życiu szkołę, w której mogliście rozwijać zainteresowania, umacniać przyjaźnie, rozumieć wszystko, co się wokół was dzieje. Ten rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Obfitował w różne zmiany i nowości. One następowały w zawrotnym tempie. Realizowaliśmy bardzo trudną inwestycję, a mianowicie remont dwóch budynków i sali gimnastycznej szkoły. Jednak nie przeszkodziło to nam w tym, abyście osiągnęli bardzo dobre wyniki i na świadectwach, i sukcesy w szkole oraz poza szkołą. Za chwilę ci z was, którzy są wyróżnieni, będą mogli te wyróżnienia odebrać tutaj na scenie. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas ostatnią uroczystością wspólnie przeżywaną w murach tej szkoły. Za chwilę staniemy się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Chcielibyśmy więc utrwalić moment naszego pożegnania, by został w pamięci naszej i waszej, drodzy nauczyciele, goście i rodzice. 155 uczniów naszej szkoły otrzyma dzisiaj, bądź otrzymało, świadectwa z wyróżnieniem. Wśród nich jest 18 absolwentów. Ponieważ osiągnęli średnią 4,75 lub wyższą i otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Są wśród nas uczniowie, którzy zasługują na szczególne wyróżnienie. Najlepszym absolwentem jest Mateusz Siwko, który w klasyfikacji końcowej uzyskał średnią 5,89, a tuż za nim Szymon Błaszczyk ze średnią 5,56. Obydwaj chłopcy otrzymali wzorowe zachowanie i są kolegami z jednej klasy 8 C. Otrzymują oni nagrodę burmistrza. Zapraszam uczniów z rodzicami. A o wręczenie nagrody burmistrza proszę zastępcę burmistrza pana Łukasza Młynarczyka, panią dyrektor Krystynę Górecką i wychowawcę panią Bożonę Koronowicz o wręczenie świadectw i listów gratulacyjnych. Jeszcze raz brawa wielkie dla kolegów. Ogromny sukces. Dziękuję zastępcy burmistrza panu Łukaszowi Młynarczykowi. Rodzicom również dziękuję, a uczniów. Jeszcze przepraszam bardzo. Dużo nagród, chociaż ich tylko dwóch. Zapracowali sobie na te nagrody. Najlepszym ósmoklasistą i jednocześnie najlepszym uczniem jest Mateusz Siwko, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią 6,0. Zapraszam ponownie Mateusza.
Rada Rodziców ufundowała również nagrody dla absolwentów, którzy kończą szkołę z wyróżnieniem. Proszę wymienionych uczniów oraz ich rodziców o wystąpienie, a pana Henryka Bokuna, panią dyrektor Krystynę Górecką i wychowawców o wręczenie świadectw, nagród i listów gratulacyjnych. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymują uczniowie. Klasa 8A, wychowawca pani Ewa Winnicka. Maksymilian Kacprzak, średnia 5,17, zachowanie bardzo dobre. Patryk Kuśmierek, średnia 5,06, zachowanie bardzo dobre. Alicja Gąsiewicz, średnia 4,94, zachowanie wzorowe. Z klasy 8B, której wychowawcą jest pani Iwona Cedro, świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje Dominika Stępień, średnia 5,5, zachowanie wzorowe. I uwaga, Dominika otrzymuje również nagrodę dyrektora za najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Anna Kozicz, średnia 5,28, zachowanie wzorowe. Sara Szwed, średnia 5,18, zachowanie wzorowe. Zuzanna Glińska, średnia 5,0, zachowanie bardzo dobre. Aleksandra Jurewicz, średnia 4,94, zachowanie wzorowe. Zuzanna Przewoźnik, średnia 4,89, zachowanie wzorowe. Jakub Michniewicz, średnia 4,78, zachowanie bardzo dobre. I z klasy 8C, której wychowawcą jest pani Bożena Koronowicz, świadectwa z wyróżnieniem otrzymuje Dominik Butryn, średnia 5,44, zachowanie wzorowe. Kacper Kutkowski, średnia 5,28, zachowanie bardzo dobre. Alicja Spiżak, średnia 5,17, zachowanie wzorowe. Michał Byczko, średnia 5,11, zachowanie wzorowe. Zuzanna Proszkiewicz, średnia 5,11, zachowanie wzorowe. I Bartłomiej Świtała, średnia 4,78, zachowanie wzorowe. A to przed nami najlepsi uczniowie z klasy 8C. Thank you.
Proszę Państwa, wszyscy ósmoklasiści ukończyli szkołę i za chwileczkę odbiorą świadectwo. Kończy się pierwszy etap ich edukacyjnej drogi i za chwilę przejdą przez symboliczną bramę prowadzącą do kolejnego etapu. Przed przekroczeniem tej bramy otrzymają świadectwa ukończenia szkoły od pani dyrektor i swoich wychowawców. Proszę Państwa, brama ze szkoły podstawowej, tego pierwszego etapu edukacyjnego, dla nas dorosłych to mgnienie oka. Dla naszych ósmoklasistów to ogromny, milowy krok w edukacji. A tam za bramą, jak już świadectwo będzie w ręku, czeka kolejny etap, szkoła średnia. Ta wymarzona szkoła średnia.
absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Życzę Wam, aby Wasze kolejne zmagania szkolne były równie owocne i zakończone sukcesami. Pogłębiajcie zdobytą wiedzę, rozwijajcie swoje zainteresowania i te pasje, które przejawialiście właśnie tu, w murach naszej jedynki. Bądźcie zawsze aktywni, twórczy i tacy, jak byliście u nas. Poszukujcie ważnych wartości, bo one będą decydowały o tym, kim w przyszłości będziecie. A mam nadzieję, że tu, na tej sali, siedzą przyszłe kadry naszego miasta, naszego powiatu, województwa i kraju. Życzę Wam takiej świetlanej drogi. Niech będą Wam drogowskazem w każdej chwili słowa wiersza. Bądź silny jak dąb stuletni i przyjazny jak jego cień w upalne południe. Spoglądaj w górę, sięgaj myślą poza granice widzialnego świata i wznoś się wyżej, zawsze wyżej. Drodzy uczniowie, tym bardziej jest mi miło kierować takie słowa do Was, bo z wieloma z Was bezpośrednio zetknęłam się na lekcjach i pokazaliście, że naprawdę macie ogromny potencjał. Więc słowa, które przed chwilą powiedziałam, zabierzcie jako przesłanie na dalszą drogę. Zapraszam Zuzannę Glińską, uczennicę klasy 8B. Laureatkę trzeciego konkursu biologicznego dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych pod patronatem zachodniopomorskiego kuratora oświaty i jednocześnie finalistkę wojewódzkiego konkursu biologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Mamy też innych finalistów, których poproszę o wyjście na scenę. Mateusz Siwko z klasy 8C, finalista 11. konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem kuratora. Mateusza do konkursu przygotowała pani Małgorzata Szemli. Maksymiliana Kacprzaka, ucznia klasy 8A, finalistę konkursu języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem kuratoryjnym ucznia przygotowałam ja. Dominika Butryna, ucznia klasy 8C, również finalistę konkursu języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i ucznia przygotowała pani Edyta Kołt. Sarę Szwed, uczennicę klasy 8B, finalistkę wojewódzkiego konkursu biologicznego dla uczniów szkół podstawowych, również pod patronatem kuratorium i uczennicę do konkursów przygotowała pani Katarzyna Fabianowska. Brawa dla laureatki i finalistów. Dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze kolejnych finalistów. I kolejni nagrodzeni to finaliści 10. turnieju historycznego Szare Szeregi, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zapraszam uczennicę z klasy 8B, Nikolę Andrzejewską, Aleksandrę Jurewicz, Dominikę Stępień. Dziewczynki przygotowała pani Iwona Cedro, a nagrody dla nich ufundowała Rada Rodziców i o ich wręczenie proszę przewodniczącego Rady Rodziców, pana Henryka Bokuna i panią dyrektor Krystynę Górecką. Brawa dla dziewczyn. Słuchajcie, naprawdę nie jest łatwo zdobyć tytuł finalisty czy laureata. To jest naprawdę ogromny sukces. Dziękujemy bardzo.
Wśród tegorocznych absolwentów jest również wspaniały sportowiec, który wielokrotnie godnie reprezentował szkołę w zawodach sportowych. Zapraszam ucznia klasy 8A Daniela Kalupę. Od najmłodszych lat dał się poznać od strony sportowej. Wielokrotnie zwyciężał w choszczeńskich biegach przełajowych. Reprezentował szkołę w niemal wszystkich dyscyplinach, w jakich szkoła startowała. Indywidualnie w lekkiej atletyce, biegach na orientację i zespołowo w piłce nożnej i koszykówce. Kulminacją jego wspaniałych sportowych możliwości było zdobycie srebrnego medalu w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej przed 2 laty. Potrafił zwyciężać ze starszymi od siebie, ale przede wszystkim odznaczał się wybitnie sportową postawą. Walczył honorowo i zawsze chętnie przywdziewał barwy reprezentacji szkoły. Daniel otrzymuje nagrodę książkową od dyrektora szkoły, a nagrodę rzeczową ufundowała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rzecko. Więc proszę panią dyrektor i pana wiceprezesa Rafała Kowalika i nauczyciela wychowania fizycznego pana Artura Welsa o wręczenie nagród. Brawa dla Daniela, najlepszy sportowiec jedynki. Dziękujemy bardzo. W naszej szkole prężnie działa samorząd uczniowski. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i dziękujemy następującym uczniom. Przewodniczącemu samorządu Mateuszowi Siwko, uczniowi klasy 8C. Alicji Spiżak, zapraszamy tu młodzież, Alicji Spiżak i Wojciechowi Bokunowi, również z 8C. Klaudii Jarudze i Aleksandrze Jurewicz z klasy 8B. Oraz Emilii Krowickiej z klasy 8A. Proszę panią dyrektor i opiekunkę samorządu uczniowskiego, panią Olgę Taratajcie o wręczenie nagród książkowych i upominków. Dziękujemy im brawami za wielką pracę. Brawa i podziękowania. A ja zapraszam na scenę Zuzię Proszkiewicz z klasy 8C, ponieważ pan Stefan Szemli, komendant szczepu choszczeńskiego, pragnie jej również podziękować. Będąc tutaj, to już chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz dla harcerzy, ale jednocześnie podziękowanie w imieniu harcerzy dla pani dyrektor,
Szanowna Pani Dyrektor, pragniemy podziękować za wieloletnią współpracę i nieocenioną pomoc. Jesteśmy wdzięczni za to, że w tych szkolnych murach zawsze byliśmy mile widziani, przyjmowani, wręcz z otwartymi ramionami przez cały personel. Dziękujemy również za wszystkie ciepłe słowa skierowane w naszą stronę oraz zachęcenie Pani uczniów, a naszych podopiecznych do ciągłej pracy nad sobą. Wierzymy, że cały trud włożony przez Panią wieloletnią pracę z młodzieżą zaowocuje najbliższej przyszłości. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego w dalszej karierze zawodowej i życiu prywatnym. Kadra Szczepu Ziemi Choszczyńskiej Infinitum i harcerze. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy uczniowie, szanowni państwo, do sukcesów osiąganych przez naszych uczniów przyczyniają się nauczyciele tej szkoły. Chciałabym wszystkim bardzo serdecznie i pogratulować, i podziękować za wytężoną pracę, za nieliczenie godzin spędzonych razem z uczniami. Bardzo gorąco chciałabym też podziękować wychowawcom, waszym wychowawcom, którzy przez ostatnie 5 lat prowadzili was przez wszystkie problemy i sukcesy właśnie w szkole. Poprosimy wychowawców, aby wyszli na scenę klasa 8A, wychowawczyni pani Ewa Winnicka. Klasa 8B, wychowawczyni pani Iwona Cedro. I klasa 8C, wychowawczyni pani Bożena Koronowicz. Parę słów chcą do was skierować rodzice. Szanowni państwo, drodzy rodzice, sukcesy naszych uczniów to również sukcesy państwa. Serdecznie państwu gratuluję w imieniu własnym i całej kadry pedagogicznej jedynki. Dziękujemy także państwu za dobrą, 8-letnią współpracę z naszą szkołą. Szczególnie pięknie za bardzo dobrą współpracę chciałabym podziękować przewodniczącemu Rady Rodziców, panu Henrykowi Bokunowi, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 4 lata. Za wszystkie podejmowane działania i wsparcie organizacyjne bardzo proszę przyjąć od całej społeczności szkolnej serdeczne podziękowania. Jeszcze jedna zmiana, która będzie i o której chciałabym powiedzieć. Przez 15 lat byłam dyrektorem tej szkoły. Dzisiaj z uczniami i z rodzicami spotykam się po raz ostatni. Za całą współpracę z państwem, za to, że mogłam być tak często dumna ze swoich uczniów, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy wspomagali mnie w tym dążeniu do tego, aby nasza jedynka była szkołą, która ma tradycję, ale jednocześnie jest szkołą innowacyjną. Serdecznie wszystkim dziękuję. W tych zmaganiach, które przez te 15 lat trwały, burzliwych 15 lat, wspomagały mnie moje wicedyrektorki. Od 6 lat pani Katarzyna Jarosz, a w ostatnim roku pani Danuta Pałka. Ogromnie
dziękuję im również za sprawność organizacyjną i za to, że były zawsze tam, gdzie ich potrzebowałam. Naszym wieloletnim przyjacielem i ogromnym wsparciem dla szkoły był zawsze ksiądz Andrzej Lemieszko. Za tę właśnie współpracę przy realizacji działań edukacyjnych i patriotycznych oraz za wsparcie organizacyjne szkoły serdecznie księdzu Lemieszce dziękujemy. Zapraszamy księdza na scenę. Ksiądz był zawsze wtedy, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, kiedy przenosiliśmy się z jednego budynku do drugiego, na własnych barkach przenosił razem z nami wszystko, no i organizował ludzi. Zawsze był wsparciem dla naszych uczniów. Był też wspaniałym organizatorem imprez i patriotycznych, i tych wychowawczych, i tych okolicznościowych. Ksiądz nigdy nie szczędził nam swego czasu, dobrego słowa, zawsze pamiętał o naszych uroczystościach i o naszych świętach. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować również pani Małgorzacie Kozłowskiej, dyrektorowi Choszczeńskiego Domu Kultury. Na chwilę pani dyrektor wyszła, ale zaraz przekażemy te podziękowania. Ogromnie dziękujemy za wsparcie przy realizacji wszystkich działań edukacyjnych i proczytelniczych oraz za wsparcie organizacyjne szkoły wtedy, kiedy byliśmy w trudnej sytuacji lokalowej. Pani dyrektor Anna Lewicka nie szczędziła nam ani swoich pomieszczeń i wspaniale przygotowywała razem ze swoimi pracownikami zajęcia edukacyjne dla naszych uczniów. Od pewnego czasu w naszej szkole działało Stowarzyszenie Jedynka. Dusza tego stowarzyszenia, pani Ewa Pieśkiewicz, która nigdy nie odmawiała nam wsparcia, pomocy, zaangażowania, za co serdecznie pani Ewie dziękujemy. Właśnie za tę współpracę, zaangażowanie i wsparcie organizacyjne szkoły. Proszę Państwa, nie ma wszystkich, których chcielibyśmy wyróżnić, którym chcieliśmy podziękować, ale może chociaż odczytamy, kto był przez te wszystkie lata przyjacielem naszej szkoły. Takim przyjacielem była pani Maria Mińska, wcześniej z Państwem Mińskimi współpracowała szkoła bardzo, bardzo mocno. Pani Maria Mińska zaprasza do swojej księgarni uczniów naszej szkoły, gdzie obok zakupu książki mogą też porozmawiać, mają lekcje z panią Marią i wszystkie działania, które wspierają konkursy nasze, również są warte podkreślenia, bo pani jest często fundatorem nagród w tych konkursach. Mamy również podziękowanie dla pana Kazimierza Czapiewskiego
za współpracę przy realizacji działań promocyjnych i wsparcie organizacyjne szkoły. RSP Rzecko przez wiele lat było sponsorem serwerów, na których były nasze platformy, nasza strona internetowa. Poprosimy pana Rafała Kowalika o odebranie podziękowania dla pana prezesa. Wielkim wsparciem jest dla nas również Choszczyńska Jednostka Wojskowa. Pan major Radosław Lewandowski dzisiaj nie mógł uczestniczyć w naszym spotkaniu, ale dzwonił rano z informacją, że jest z nami myślami. Obowiązki służbowe niestety nie pozwoliły. Przekażemy podziękowanie panu majorowi Lewandowskiemu razem z kwiatkiem. A przede wszystkim podziękowanie za fantastyczne wsparcie w organizacji naszej ogromnej imprezy, którą niedawno mieliśmy na cmentarzu wojennym w Siekierkach. I chcemy jeszcze podziękować panu prezesowi Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego w Choszcznie, panu Tadeuszowi Drabikowi, za współpracę w edukacji ekonomicznej naszych uczniów i oczywiście za wsparcie organizacyjne szkoły. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, przepraszam, gratuluję wszystkim, którzy otrzymali promocję. Gratuluję absolwentom. Do tego grona zaliczam się, jak pani dyrektor powiedziała, i ja, i moja żona, bo taka drobna uwaga, zaczęliśmy tę drogę z naszymi dziećmi w 97 roku. Kończymy ją dzisiaj, więc trochę lat to trwało. Zaczęliśmy od Marty, poprzez Maćka i kończymy na Wojtku. To jest taki drobny mój przytyk, ale jak się ma dzieci w różnym wieku, to tak jest. Więc gratuluję wszystkim, gratuluję rodzicom wyróżnionym i dziękuję za współpracę. Dziękuję dyrekcji, dziękuję nauczycielom. Życzę wszystkim miłych wrażeń, miłych wakacji, ale ponowię swoje szczególne podziękowanie dla pani dyrektor. Zrobiłem to już wcześniej na apelu o 9:00, gdzie oficjalnie podziękowaliśmy z prezydium Rady Rodziców. Jeszcze raz pani dyrektor, proszę przyjąć podziękowania za współpracę, za to wszystko, co było dobre, a myślę, że tego było dużo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zwracamy się do pani w imieniu całego liczącego dziś ponad 60 osób grona pedagogicznego. Dziękujemy pani za lata bardzo owocnej i obfitującej w sukcesy naszych uczniów oraz nas, nauczycieli, współpracy. Chcielibyśmy w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie za pani kadencji nasza szkoła, szkoła podstawowa nr 1 w Choszcznie, dwukrotnie zdobyła nadawany przez światowy koncert Microsoft prestiżowy tytuł innowacyjnej szkoły. A troje nauczycieli jedynki, wśród których znajduje się pani dyrektor, uzyskało tytuł innowacyjnego nauczyciela. To pod pani przewodnictwem mogliśmy reprezentować naszą szkołę, nasz kraj na europejskim, a później światowym forum innowacyjnych szkół i nauczycieli w Lizbonie i Pradze. To właśnie podczas pani kadencji, dzięki pani inicjatywie i zaangażowaniu całej naszej szkolnej społeczności zdobyliśmy prestiżowy tytuł Pathfinder School, dołączając tym samym do grona 67 najbardziej zaawansowanych technologicznie szkół na świecie. Szkół, które w sposób innowacyjny stosują media cyfrowe w procesie kształcenia.
Tych wyróżnień i tytułów było dużo więcej. Interklasa, szkoła z klasą. To tylko niektóre z nich. Nie można pominąć również współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, organizacji seminariów naukowych, spotkań z przedstawicielami nauki zarówno z Polski, jak i innych krajów europejskich. Współpracy i wyróżnień w ramach projektów eTwinning i Comenius. To zaledwie kilka z wielu osiągnięć, których inicjatorem i uczestnikiem w znacznej mierze była i jest pani dyrektor. Swoją postawą mobilizowała pani do pracy naszych uczniów oraz nas, nauczycieli. I za to pani serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość, opiekę i życzliwość. Życząc wszystkiego najlepszego w dalszej pracy zawodowej, wyrażamy nadzieję, że od września razem z nami w dalszym ciągu realizować będzie pani swoją pedagogiczną pasję. Chcielibyśmy serdecznie podziękować również panią wicedyrektor, pani wicedyrektor Katarzynie Jarosz, która przez 6 ostatnich lat dzielnie wspomagała panią dyrektor Krystynę Górecką, która angażowała się we wszystkie podejmowane w szkole działania. Dziękujemy również pani Danusi Pałce za to, że w ostatnim roku szkolnym tak dzielnie wspomagała nasze panie dyrektor. Szanowna pani dyrektor, Stowarzyszenie Jedynka, również serdecznie dziękuję za współpracę, za otwarte serce, za dobre słowo, za to, że zawsze pani miała dla nas czas, pomagała, inspirowała. Wielki ukłon. Dziękuję bardzo. Szanowna pani dyrektor, słowa, które za chwilę przeczytam, są skierowane specjalnie dla pani od burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka. Nauczyciel to jeden z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom. Podziękowanie. Szanowna pani Krystyna Górecka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Z okazji zakończenia roku szkolnego, a jednocześnie podsumowania prawie 15 lat na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 imieniem Wojska Polskiego w Choszcznie, chciałbym serdecznie podziękować za serce i trud włożone w kształtowanie choszczeńskiej oświaty. W imieniu wszystkich tych, którzy w tym czasie mieli przyjemność zderzenia się z jakimkolwiek wydarzeniem kreowanym przez tę szkołę, stwierdzam, że z dużą odpowiedzialnością i niespotykaną kreatywnością podchodziła pani do wychowania naszego najmłodszego pokolenia. Nie da się ukryć, że jest pani świetnym menadżerem, wyrozumiałym i oddanym pedagogiem, a dobro uczniów stawiała pani zawsze na pierwszym miejscu. Tych najbardziej kreatywnych można byłoby wymienić dużo, ale w naszej pamięci na zawsze pozostanie informatyczny boom i między innymi prestiżowe tytuły Innowacyjna Szkoła czy Światowy Pathfinder Scholl. Wierzę, że ten pozytywny bilans zawodowych i społecznych sukcesów zawsze będzie pani wspominać z satysfakcją.
Dziękując za współpracę, życzę dużo zdrowia, pomyślności, pogody ducha i trochę szczęścia, bo ono zawsze się przydaje. Burmistrz Choszczna, pan Robert Adamczyk. Pożegnania zwykle są bardzo trudne, ale są najtrudniejsze wtedy, kiedy gdzieś zostawia się serce, gdzie zostawia się cząstkę siebie. Niewątpliwie pani dyrektor Krystyna Górecka ogromną cząstkę siebie pozostawia właśnie w tej szkole. I dlatego w imieniu radnych Rady Miejskiej w Choszcznie pragnę pani bardzo serdecznie podziękować za tą wieloletnią, bardzo owocną pracę dla uczniów tej szkoły. Życzę z całego serca zdrowia nade wszystko. Życzę też, aby ze wszystkich wspaniałości świata potrafiła wybierać pani te, które przyniosą szczęście i niech nie opuszcza ono panią nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Wszystkiego dobrego i naprawdę szczerze gratuluję całego dorobku zawodowego i dziękuję jednocześnie za wszystko. Czcigodna pani dyrektor, szanowne panie wicedyrektor. Cóż powiedzieć? Powtórzę to, co powiedział święty papież Jan Paweł II, doceniając wyjątkową postać, jaką jest, był, jest i pozostanie dla nas sługa Boży kardynał Wyszyński. A mianowicie, wszystko, co powiem, będzie blade w stosunku do tego, jakie żywią dziś nas uczucia wobec szkoły, kadry, której pani była takim pasterzem w cudzysłowie. Bo pani miała szkołę w jednym paluszku. Każdy zakątek był przez panią znany. Doskonale nauczyciele będą pamiętać, ilu nauczycielom pani pomogła. Jak długo pani siedziała w swoim gabineciku, 18, 19, pani była tam, bo trzeba było przygotować, zachęcić do realizacji przygotowania nowych projektów. I tak patrząc z pozycji obserwatora, bo za takiego się nie mam, mam takie wrażenie, że była pani sama, bez takiego wsparcia z zewnątrz. Ale pani miała wspaniałą kadrę. Nauczycieli, którym zaszczepiła pani tę innowacyjność, którą na początku z tym dawnym systemem ciężko było jakoś przebić, ale okazuje się, że warto było, bo świadkiem jednych z wielu nagród byłem w Warszawie w Zamku Królewskim raz z panią, kiedy pani odbierała. I Choszczno, szkoła podstawowa numer 1, była przez wiele ust tam wymieniana. I to przez tak zacne osoby, o których pan doktor Krzysiu tutaj wspomniał. Dziękujemy za współpracę. Ona trwała wiele lat. Od obozów z dzieciakami na wakacje, poprzez rodzinny wyjazd do Zakopanego, rowery i wiele spotkań regularnych w pani gabinecie, w których patrzyliśmy, co zrobić jeszcze. Pani miała swoje zdanie, ja miałem swoje zdanie.
ale zawsze znaleźliśmy konsensus. I to bycie dzieci, 300 dzieci, tam przy kościele, na jesień, na wiosnę, to była ogromna radość. Ten program edukacyjny przygotowany przez wychowawców, które realizowały dzieci, był bardzo budujący. Ponadto z tej szkoły, jako ksiądz, obywatel, wynoszę ducha patriotyzmu. Na to od dzieciństwa byłem uczulony, jestem, a w tej szkole Polska i barwy biało-czerwone to są na porządku dziennym. Takie dobro pod Pani kierownictwem ta szkoła przenosi i przejmuje. Życzymy, aby ta radość z tego, co się dokonało w tej szkole, choć mogło jeszcze przez 2 lata trwać, nowe inspiracje, ale przypominam w tym momencie słowo, które powiedział świętej pamięci ksiądz prałat Jan Abramski. Nie burzcie przeszłości ołtarzy. Wierzę, bo ja też to przeżyłem. Wierzę, że idąc przez Choszczno, będzie Pani szła z podniesioną głową. Nikt nie będzie na Panią patrzył krzywo, ale z podziwem, bo to, co słyszymy wokoło, wszyscy podziwiają i się dziwią. I dlatego niech zawsze Pani idzie z podniesioną głową, która zawsze pokazywała swój honor. Choć dyscyplinowała i nas, mnie również, jak i nauczycieli, do pewnych porządków i zachowań, za co dziękujemy. I wdzięczność pozostanie, bo ta współpraca skończy się, kiedy może już nie będziemy widzieć i słyszeć. Dlatego życzę zdrowia, radości i zasłużonego odpoczynku. Że może z tej strony muru będzie Pani czuła się też potrzebną i nie będzie sama. Tego życzę i Panią również, Panią wicedyrektor, które z tą życzliwością, zapobiegliwością tworzyłyście tercet, nie powiem egzotyczny, ale tercet szkolny Szkoły Podstawowej nr 1. I niech Wam dobry Bóg błogosławi, jak i wszystkim dzisiejszym absolwentom. Szczęść Wam Boże!